Kolejny druk. Likwidacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Podwórze w Krakowie. Projekt prezydenta Rzeczypospolitej. Druk nr 1170. Pierwsze czytanie. Referuje pani Barbara Mikołajewicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Państwo Radni, ostatni z tych projektów, które mam przyjemność Państwu przedstawić, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Podgórze. Identyczna sytuacja jak w poprzednich przypadkach, pozytywna opinia kuratora Małopolskiego Oświaty, absolutnie pełne wsparcie dla organizacji, którą mamy zamiar zrobić. Ośrodek, który nie posiada żadnej bazy sportowej, działa w oparciu o szkoły. No i myślę, że to, co teraz Państwu powiem, że na przeprowadzonych, prawda, 80 kontroli, które mieliśmy okazję w tym teraz czasie zrobić, bo to są kontrole, które się odbywały pomiędzy zamianem likwidacji do tego czasu, 68% zajęć nie odbywa się. Są przypadki takie, że w szkołach w ogóle nie znają ludzi, nie wiedzą, my pytamy, bo jest harmonogram, jest trener, jest wskazanie. Nawet nazwisk nie znamy, nawet są nazwiska nie znamy, którzy prowadzą sekcję. Także myślę, że to świadczy o tym, że tu jest naprawdę niezbędny nadzór, bardzo mocny w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie, bardzo proszę, pani Barbara Nowak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam tylko takie jedno pytanie, bo z tego, co pani dyrektor mówi, to strasznie źle jest w tym wszystkim, w tych ośrodkach, czy tych basenach. Czy to jest wiedza ostatnich dni, czy to było dużo wcześniej stwierdzone i jakie były podejmowane próby naprawy sytuacji? Czy ci dyrektorzy mieli jakieś nagany? To nagle okazuje się, że to wszystko nie działa, a istniało. Jak to możliwe? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę odpowiedź. Już udzielam odpowiedzi. Proszę Państwa, powiem tak, myślę, że na półku spraw edukacyjnych, bo jak Państwo wiecie, myśmy przejęli pod koniec zeszłego roku, konkretnie w październiku, kwestię nadzoru nad tymi środkami. To są placówki ośrodkowo-wychowawcze, natomiast obecnie są traktowane jako placówki sportowe szkolno-wychowawcze. Tak, troszeczkę inny format patrzenia. Inne rozumienie działania. Myślę, że jako osoba, która jest związana ze sportem od 36 lat zawodowo, no ja patrzę na to, co z tego, że mamy ośrodek, możemy dla dobra dzieci, dla wychowania skorzystać. I myślę, że my mamy troszeczkę również i podejście inne, ponieważ tak jak co Państwo wiedzą, oświata jest bardzo dużym działem i myślę, że kwestia dodatkowych lekcji, to nie są zadania obligatoryjne, to jest coś, co Państwo radni decydują, jest, jeżeli nie, to tego działania nie ma, bo jest to są absolutnie działania dodatkowe. Być może trudno mi teraz zabrać głos za urzędników, którzy zajmowali się tym tematem. Ja widzę, co jest teraz, w momencie, kiedy przejęłam tę działkę i widzę, że akurat w przypadku, bo podałam, jeżeli chodzi o baseny międzyszkolne, podałam procentowo, jak to wygląda, wcale nie jest źle, wymaga tą sytuacji kompleksowego popatrzenia się. Natomiast jeżeli chodzi o międzyszkolne środki sportowe, w tych przypadkach, gdzie nie ma bazy i tak jak powiedziałam, w tym, co udało nam się sprawdzić, nie jest dobrze i chcemy to poprawić. Myślę, że to jest pozytywna sprawa pewnie przejścia tych szkolnych środków sportowych w zarząd podróżą sportowych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jest Pan Tomasz Rynowicz. Chciałbym podziękować pani dyrektor za przygotowanie tych materiałów i przede wszystkim jakby sprawne przeprowadzenie tego całego procesu restrukturyzacji. Ja przypomnę, że tak naprawdę rozpoczęliśmy pracę nad tym ponad pół roku temu, opracowując to w ramach pracy zespołu zadaniowego, któremu przewodniczyłem. I to pytanie, które zadawała pani radna Nowak, rzeczywiście warto w tym kontekście postawić, jak już tę sprawę dotkniemy, bo przez ostatnie lata nadzór nad basami prowadził według Wydziału Edukacji. Te kontrole, które zostały w tej chwili, które powołuje się pani dyrektor, są tym zadaniem jakby, nazwijmy je bilansem otwarcia zarządu, jaki sprawuje nad basami Wydział Sportu. W związku z tym
te wszystkie informacje, które mamy, intuicyjnie były znane, ale mają w tej chwili jakby pewne wymierne potwierdzenie, co także jest dla nas dosyć istotną informacją, bo o ile mogliśmy się spierać na temat sensu łączenia, przenoszenia, tworzenia, likwidowania tego wszystkiego, co jakby było przedmiotem prac zespołu, o które taki niezbity dowód na tym, że dobre zarządzanie tymi jednostkami, bo nie inspirowaliśmy się nigdy o to, czy nosy i ich prace są potrzebne dla dzieci, bo bez wątpienia są. Ale to co pokazują wyniki tej kontroli, a przede wszystkim jakby konsekwencja pewnych wdrożonych przez nas działań, że jakby po uchwaleniu zawieru pokazuje, że był to dobry kierunek, to po pierwsze, a po drugie pokazuje to także to założenie, które mieliśmy jako słuszne, czyli wzmocnienie zarządu nad jednostkami jest niezmiernie ważne, bo dosyć łatwo, biorąc pod uwagę tak rozłożone na całym mieście zajęcia, dosyć łatwo przez to sito mogą przejść różne karygodne sytuacje, tak jak miały to miejsce. W związku z tym liczę i zachęcam do tego, abyśmy tutaj solidarnie wszystkie kluby tą sprawę przecięli i wyczyścili tą stanę Ogiesza, podejmując uchwałę w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Stawa, proszę. Panie Przewodniczący, zadałem kolejne pytanie, kiedy przysłuchałem się całej dyskusji do Pani Dyrektor. No bo rozumiem, że jeżeli były wpisane zajęcia, których nie było, to ktoś przynajmniej teoretycznie na tych zajęciach prowadził, miał nad nimi opiekę, w związku z tym pobierał jakieś wynagrodzenie za to. Były opłaty, były, no, jakiś ruch finansowy był, a więc został narzędzony na koszty. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy jest przygotowana sprawa do zgłoszenia do tych organów, no bo ktoś wyłudził pieniądze. Bardzo proszę odpowiedź Pani Dyrektor. Próbowałam wcześniej odpowiedzieć na pytanie Panie Radny tutaj, jeżeli chodzi o nadzór, bo z punktu widzenia tego, w jaki sposób się to odbywa, to należy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które kierują daną jednostką, tak? No bo ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że jeżeli, i tak zresztą jest prawnie, ponieważ to jest placówka oświatowa w Wychowawczach, Państwo wiedzą, dyrektor tam w tej placówce jest no tak jak dyrektor szkoły, na swoim terenie pan i władca, i on zarządza ludźmi, których ma w dyspozycji, tych nauczycieli, bo to są nauczyciele. W związku z tym, tak jak powiedziałam, wyciągamy konsekwencje w stosunku do osoby kierującej firmą, bo to w tym momencie jest jednostka, która jest firma. I tak jak pana radnego nie było, ja tutaj próbowałam to wyjaśnić, że poprzednio dyrektorzy mieli premię przez cały rok bez względu na to, jak to się działo. Obecnie pierwsze, co należy zrobić, to pozwolić dyrektora premii, bo to jest zły nadzór, tak? I wyjaśnić do głębi sytuację, bo obecnie mamy protokoły z przedrazowej kontroli. Fakt jest faktem. Kontrole się odbyły, zajęć nie było. Wyjaśnienia są różne, prawda? Natomiast trzeba dokładnie zbadać powody, przyczyny i wtedy wyciągniemy konsekwencje, myślę, zobowiążemy pana dyrektora do wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników, bądź też to, co powiedziałam, no likwidujemy po to i dlatego zastanawiamy się nad tym sprawą, bo jakby było wszystko dobrze i funkcjonowało tak, trzeba, to pewnie nikt by się wcześniej nad tym nie zastanowił. Widocznie takie sygnały były. Dobrze. Pan radny chciałby uzupełnić. Tak, uzupełnię tylko jedną informację. Jeżeli mówimy w każdym systemie prawnym, także w podejmowanych działaniach kontrolnych, pamiętać też, że trzeba możliwość odwołania i złożenia wyjaśnień. To w tej chwili ma miejsce, także w związku z tym poczekamy na złożone wyjaśnienie i wówczas będziemy mówili o jakimś finalnym zakończeniu tej sprawy i będziemy mieć klarowną sytuację, jakie tak naprawdę wnioski należy z tej sytuacji wyciągnąć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś Państwa jeszcze chciałby zabrać? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15, a potem termin wprowadzenia poprawek na 20.